Kanał sportowy to jest program Super Zręczni, którego pierwszy odcinek ma już ponad 41 000 wyświetleń, za co dziękujemy bardzo serdecznie, bo oznacza to, że piłka ręczna nie jest wam obojętna, że podobnie jak my jaracie się tym sportem i chcecie go jeszcze więcej. Dzisiaj czas na odcinek numer 2. Kamil Gapiński, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie i witam moich serdecznych kamratów, którzy pojawili się w studiu. Największy dzidziuś świata, mierzący prawie 2 metry wzrostu, Michał Jurecki, witam cię bardzo gorąco. Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo proszę, oraz współprowadzący mój, bo tak jak opowiadaliśmy, będziemy się zmieniać. To znaczy co drugi tydzień po prawej stronie będzie siedzieć Maciej Wojs albo Iwona Niedźwiedź. Dzisiaj padło na Maćka. Witam cię, Maćku, bardzo, bardzo serdecznie, dziennikarz TVP Sport. Cześć, dzień dobry, witajcie. Witamy bardzo, bardzo gorąco. Michał nam zdradził, że nie oglądał pierwszego odcinka programu, co oczywiście jest już wielkim minusem, no bo nie nabił nam wyświetleń, cała rodzina Jureckich nie patrzyła, jest to niezwykle przykre. Ale dzisiaj za to patrzą. Dzisiaj za to wszyscy obejrzą, tak? Nawet Bartek, słyszeliśmy, że może nawet trening Piotrkowianina znowu przesunie. Podpisałeś nowy 2-letni kontrakt z Azotami i tutaj się rodzi, mój drogi, pytanie. Czy ty byłeś pewien, że nadal chcesz grać, czy też w momencie, gdy spojrzałeś w swój PESEL, przypomniałeś sobie, że jesteś tylko rok ode mnie młodszy, rocznik 8-4, to były takie momenty, że człowiek już się zastanawiał, że wiesz, rano wstajesz, to już boli w krzyżu coś, to może lepiej sobie odpuścić i boli to już od dawna. Skupić. No mi Mariusz Jurasik kiedyś powiedział, że jak on kiedyś wstał i go nic nie bolało, to się bał, że już nie żyje prawdopodobnie. No coś w tym jest, tak, więc na pewno, zwłaszcza po meczach, czuć, że ten organizm daje się we znaki. Niestety już w tym wieku regeneracja trwa dużo dłużej niż wcześniej, ale tak jak zadałeś pytanie, nadal czuję fan z tego, nadal czuję radość, nadal czuję głód gry, dlatego przedłużyłem kontrakt i cieszę się, że mogę jeszcze być w tym pięknym sporcie. Mhm. Czyli nie było takiej chwili zawahania, a na przykład żona, to wiesz, nie mówiła: Misiu, a może już wystarczy, może już się zajmij czymś innym, może już tam, wiesz, pojedziemy na jakieś wakacje na 3 miesiące. Nie, absolutnie nie było żadnego tego tematu, wręcz przeciwnie, wszyscy byli za, skoro jeszcze jest przede wszystkim zdrowie. Mhm. Odpukać, no to dlaczego nie? Jeszcze jakoś tam na tym boisku potrafię co nieco zagrać, więc chcę pomóc. A wyobrażasz sobie w ogóle bez piłki ręcznej życie? W tym momencie tak jakbyś miał, wiesz, wszystko miało się zamknąć, jutro wstajesz i nie ma piłki ręcznej, nie było. A czy jest jedna rzecz, którą mógłbym robić, to bym mógł chyba zostać profesjonalnym wędkarzem, tak? Jeśli byłaby jakaś liga wędkarska, to chyba bym wtedy zamienił buty na kołek, a wędka pod pachę i nad jezioro. My tu nawet mieliśmy zrobić taki test tobie, tylko w końcu nie zdążyłem. Przepraszam, kajam się strasznie, moja wina. Mieliśmy się wyświetlić kilka różnych gatunków ryb i sprawdzić, czy byś zgadłbyś, czy byś nie zgadł, i potrafisz rozpoznać, co łowisz? I tak, oczywiście wiem, co łowię, ale czasami zdarza się jakaś ryba, że muszę starszych, bardziej doświadczonych kolegów zapytać. Okej, a jaka ryba jest takim twoim powodem do dumy? Bo wiesz, każdy wędkarz ma takie zdjęcie, że stoi z taką rybą, która waży prawie tyle, co on, i po prostu wyprostowany, jestem prawdziwym łowcą. To co jest twoim? Tak, dużo łowię karpi i amurów. Mhm. Amura i karpia, akurat moje rekordy po 10 kg, więc już takie... Słuszna waga. Solidna. Solidna, dokładnie. Mówiłeś o tym, mówiliśmy o tym, że 2-letni kontrakt podpisałeś. Te rozmowy z Puławami, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, trwały bardzo długo tak naprawdę. Pojawiały się już pierwsze tematy jesienią i wtedy też było zainteresowanie z innych klubów. Możesz dzisiaj powiedzieć, co to były za zespoły? Znaczy, wyglądało to tak, że zainteresowanie z klubu z Puław było, ale na razie rozmowy zostały jakby po prostu odroczone w czasie ze względu na różne sytuacje w klubie. Chodzi tu bardziej o umowy sponsorskie. Ale w tamtym okresie no, miałem kilka zapytań, czy to z Ligi Polskiej, z zagranicy, drużyna z Ligi Mistrzów, blisko Puław, bo z Brześcia. Ale wolałem zostać w Puławach, dobrze się tutaj czuję. Skoro klub ze mną przedłużył, to chyba też jest zadowolony z mojej pracy. No ale to nie było tak, że chciałeś jeszcze coś w tej Lidze Mistrzów się pokazać, bo tak jak był wcześniej twój wyjazd do Flensburga z Kielc, to mówiłeś o tym, że chcesz wrócić do Bundesligi, bo brakuje ci Mistrzostwa Niemiec, że chcesz jeszcze pograć w najlepszej Lidze Świata. Tutaj nie było takiego poczucia, że... Nie, teraz już mi to dziś, można powiedzieć, minęło. Tak jak powiedziałem, dobrze się tutaj czuję. Nie planowałem już absolutnie wyjazdu za granicę. Wszystko tutaj się kręciło wokół polskiej ligi. i trafiło na Puławy. Rozmowy trwały bardzo krótko, konkretnie i na temat. Wiem, więc a jak się negocjuje z prezesem Witaszkiem? Bo jest to jedna z najbarwniejszych postaci naszej ligi. Człowiek, o którym no, każdy ma pewnie jakieś zdanie. Człowiek, który, jak to się ładnie mówi, polaryzuje. Jedni go mogą uwielbiać, drudzy niekoniecznie, tak powiem. To było tak, że usiedliście i on powiedział: Michał, musisz zostać, cena nie gra roli. Czy musiałeś się nagiąć do finansowych jego oczekiwań? Jak to było? Tak jak powiedziałem, wszystko przybiegło, można powiedzieć, jak nawet za pierwszym razem, kiedy doszło do jakichś negocjacji. Wszystko trwało praktycznie, można powiedzieć, w ciągu 2–3 minut. Oni chcieli, jak chciałem, tak samo było teraz, oni chcieli, jak chciałem. Więc... Najgorzej, jak jest 50% sukcesu, ty chcesz, a oni niekoniecznie i wtedy no, były takie te negocjacje mogły się nie udać. Tak, sytuacje pisonorzy słyszałem, tak, oni, ale tutaj 100%, oni chcą, jak chcę, więc tak jak powiedziałem, rozmowa była bardzo przyjemna, szybka, można powiedzieć, że więcej rozmawialiśmy na temat jakby drużyny, to co możemy w przyszłości zrobić, to co możemy, jak możemy ją dalej rozwijać, niż o tym, co ma się znajdować w kontrakcie moim. A czy ty, jako młodszy brat Bartosza i człowiek, który nie potrafi żyć bez piłki ręcznej, jak już tam powiesz pas, jako ten, wiesz, Stefan Karwowski piłki ręcznej, 40-letni albo starszy, to widzisz siebie na ławce rezerwowych jako kolejny pan trener Jurecki, czy niekoniecznie? Tak, oczywiście. O, widzę się, proszę bardzo, to rozwiń ten myśl. Mam już zrobione tam pierwsze 2 kursy, nie mam jeszcze tego głównego kategorii A, żeby być pierwszym trenerem w Superlidze. Na pewno to niedługo nastąpi, że będę starał się o przystąpienie do tego kursu, ale na razie ktoś jeszcze skupi się na graniu. A byłbyś w stanie zacząć karierę jako asystent brata? Czy byście się pozabijali na ławce? Jak trener Fornalik i jego brat Fornalik od lat, Piast Gliwice, zawsze razem pracują w piłce nożnej. To ciekawe doznanie, jak to by było, kiedy ja nawet byłbym chociaż samym zawodnikiem, nie tylko już asystentem trenera, tak, ale samym zawodnikiem. No bo tak naprawdę w Puławach się minęliście, Bartek tak, odszedł, tam gdzieś rok, półtora sezonu to jest różnica między Bartka odejściem, moim przyjściem. No ciekawe, jak to by wyglądało, tak? No bo nieraz z Bartkiem potrafiliśmy się kłócić na boisku czy na treningu, grając razem, a tutaj rola no niestety tak ciekawa. A preferowałbyś styl hiszpański, jak trener Patryk Rombel, czy jakiś inny ci się podoba? Preferowałbym styl hiszpański, jeśli miałbym do tego odpowiednich zawodników. Bo czasami trzeba dobierać taktykę do zawodników, jakich się ma, a nie po prostu na odwrót, tak? Wiadomo, no w klubach można sobie ściągać zawodników pod swoją taktykę, takie nam się podobają, a jeśli chodzi o reprezentację, no to niestety mamy, jakich mamy zawodników, no i trzeba z nich wyciągnąć, wydobyć to, co najlepsze, żeby odnieść końcowy sukces. Wyczuwam tutaj taką wrzutkę, że ten styl hiszpański w naszej reprezentacji to tak nie do końca dobrze się sprawdza. Nie, absolutnie nie. Jest dużo ciekawych rzeczy, które na przykład wykorzystują inni trenerzy również w polskiej lidze, którzy się zapewne sprawdza, ale no nie do końca taki typowo hiszpański w 100% pasuje, wydaje mi się, do polskich zawodników. To zróbmy mu reklamę, zróbmy Michałowi Jureckiemu reklamę, dlaczego warto zatrudnić tego człowieka. Może oglądają nas jacyś prezesi PGNiG Superligi Panów lub pierwszej ligi. Popatrzcie, sukcesy Michała Jureckiego. Mistrzostwa Świata, 3 medale, PGNiG Superliga, 8 tytułów Mistrza Polski, Liga Mistrzów, wygrana, Puchar Polski, 8 wygranych, indywidualne sukcesy. I też takie dobre zdjęcie dobraliśmy, takie, patrzcie, ja potrafię, umiem, to ja wchodzę cały na biało. Z niebieskimi i czerwonymi wypustkami w stroju Azotów jestem. Natomiast, a jakbyś ty miał się zareklamować, dlaczego będziesz twoim zdaniem dobrym trenerem? Trochę jakie pytanie w stylu, gdzie się widzisz za 5 lat? Gdzie się widzisz za 5 lat? Dawaj. Jak widać po mojej czasami agresji na boisku w stosunku do nawet do kolegów z drużyny, trener powinien być, wiadomo, czasami kolegą, ale czasami powinien być z kół, dalej nie będę mówił. Wydaje mi się, że ja taką osobą gdzieś jestem, nawet teraz grając na boisku w stosunku do moich kolegów. Po prostu czasami reaguję agresywnie po to, żeby ich obudzić, żeby ich zmobilizować jeszcze bardziej do walki. Tak samo jest, wydaje mi się, rola trenera, że trzeba pochwalić, ale czasami trzeba wziąć tą rózgę w rękę. Wrócimy do tego tematu, moi drodzy. To jest dobry moment, żeby pokazać wam fragmenty najciekawszych spotkań PGNiG Superligi Panów oraz PGNiG Superligi Pań, a potem łączymy się z naszą, i tutaj odmienię tak, żeby mnie potem Iwona Niedźwiedź nie uderzyła w głowę albo nie wytargała za moje duże uszy, gościnią, którą będzie Ola Kucharska, czyli rozgrywająca KPR gminy Kobierzyce. W meczu w Płocku obyło się bez niespodzianek. Wisła zdominowała Wybrzeże, które w pierwszej połowie było jednak w stanie wyjść na prowadzenie 7-6. Potem dominowali już głównie nawciarze, a ich najlepszymi strzelcami byli Fernandez i Mindegia, którzy zdobyli po 7 bramek. Co ciekawe, w tym spotkaniu nie padła ani jedna bramka z kontrataku, a zawodnicy obu drużyn wykonali aż 10 rzutów karnych. Mecz zakończył się wynikiem 35-28 dla Wisły. Na samym początku tego spotkania błysnął doświadczony bramkarz gospodarzy Adam Malcher. Były reprezentant Polski odbił 3 rzuty Kielczan z rzędu. Nie pomogło to jednak Gwardii w toczeniu wyrównanego boju z mistrzami Polski. W 22 minucie Vive prowadziło już 12-5. Kielczanie do końca kontrolowali wynik, a mecz zakończył się rezultatem 27-22 dla drużyny Talanta Dujszebajewa, w której główną rolę odegrał Arkadiusz Moryto. Czołowy strzelec Euro 2022 trafił do siatki rywali aż 10 razy. Stali Mielec nie udało się przedłużyć serii zwycięstw przed własną publicznością. Po wygranych z Unią Tarnów i Zagłębiem Lubin teraz przyszedł czas na porażkę z Piotrkowianinem. Na wynik 25-30 w dużej mierze wpłynął fakt, że miejscowi zaliczyli aż 13 strat. W ten oto sposób w starciu dwóch byłych kolegów z reprezentacji Bartosz Jurecki ograł Rafała Glińskiego. Chrobry przyjechał do Zabrza podbudowany 12-bramkową wygraną nad Gwardią Opole. Z kolei górnicy, pozbawieni m.in. kontuzjowanego Bartka Bisa, chcieli zatrzeć złe wrażenie po porażce w Kaliszu. Nie udało się, bo rozpoczęli mecz od 4 pudeł Dawida Molskiego, a po chwili 2 Damiana Przytuły i nieudanej próby Pawła Dudkowskiego. Potem bywało lepiej i gorzej, ale ostatecznie Głogowianie wygrali 29-28. W efekcie marzenia Górnika o brązowym medalu oddalają się coraz bardziej. W tej chwili do 3. miejsca drużyna Marcina Lijewskiego traci już 8 punktów. We wrześniu Azoty Puławy niespodziewanie przegrały u siebie z Energą Kalisz 27-29. Trener Robert Lis nie ukrywał, że tamta porażka wyjątkowo zabolała jego zawodników i że są żądni rewanżu. Mecz pokazał, że nie były to tylko puste słowa. Kaliszanie postawili co prawda twarde warunki, ale Azoty je przyjęły. W zespole Lisa błyszczeli m.in. kadrowicze Dawid Dawydzik oraz Rafał Przybylski, którzy zdobyli po 5 bramek. Ostatecznie Azoty wygrały to spotkanie 28-23. Szczecinianie bardzo liczyli na pierwsze zwycięstwo na własnym parkiecie w sezonie 2021-22. Niestety przeliczyli się. Zawodnicy Rafała Białego od samego początku tego starcia popełniali mnóstwo błędów i już do przerwy przegrywali 12-20. Ostatecznie przegrali 27-37. Kibice w Szczecinie muszą być smutni. Ostatnich w tabeli PGNiG Superligi Szczypiornistów Pogoni od piłkarzy nożnych tego klubu dzielą dziś niestety 2 klasy. Mistrzynie Polski w pierwszej połowie meczu w Elblągu nie miały łatwego życia. Młode zawodniczki startu szybko wyszły na prowadzenie 2-0, a potem toczyły z Zagłębiem wyrównany bój. Zespół Bożeny Karkut owszem prowadził do przerwy, ale tylko 15-13. Po zmianie strony wyrównana walka trwała do 45 minuty. Przez 8 kolejnych podopieczne Marcina Pilcha zanotowały przestój, a mistrzynie rzuciły 4 bramki z rzędu, co w zasadzie przesądziło już o losach meczu, wygranego przez Lubinianki 32-26. Pierwsza połowa spotkania była wyrównana, ale cały czas kilkubramkową przewagę miały przyjezdne. Po zaledwie 7 minutach trener Suzuki Korony Handball Kielce Paweł Tetelewski poprosił o czas, bo jego zespół przegrywał 3-7. W dodatku później stracił swoją największą armatę w ataku, czyli Magdę Więckowską. Kielecka rozgrywająca zderzyła się z rywalką, upadła i od razu złapała się za kolano. Na początku drugiej części prawdziwy koncert dała Beata Kowalczyk. Miała m.in. serię obronionych aż 5 rzutów z rzędu. Ostatecznie zespół KPR gminy Kobierzyce wygrał 31-24. Po zwycięstwie w Lubinie z Zagłębiem wydawało się, że piłkarki ręczne Piotrkowi złapały właściwy rytm, który pozwoli na skuteczną walkę o medal Mistrzostw Polski. Tymczasem zespół Krzysztofa Przybylskiego sprawił swoim kibicom duży zawód. Przegrał z Eurobudem JKS Jarosław 21-26. W 45. minucie po trafieniu Sylwii Matuszczyk było już 19 do 12 dla przyjezdnych. Ostatni kwadrans to przebudzenie piotrkowianek. Ciężar gry wzięła na siebie Joanna Waga, ale w pojedynkę nie była w stanie odwrócić losów spotkania. W 5. minucie spotkania MKS-u Fanflor Perły Lublin z Młynami Stolicław Koszalin mieliśmy wynik 3-3. Potem faworytki niepodzielnie panowały już na parkiecie, m.in. dlatego, że przyjezdne nie były w stanie rzucić gola między 12 a 21 minutą. W tym czasie imponowała w bramce Paulina Wdowiak, rzucająca też świetne piłki do kontr. Szczególnie korzystała z nich Julia Pietras. Młoda skrzydłowa po pierwszej połowie meczu mogła się pochwalić aż 7 golami. Ostatecznie gospodynie wygrały 40-19. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wam pokazać skróty meczów. W pozostałych programach kanału sportowego na razie nie ma takiej możliwości. U nas jest i dużo fajnych, efektownych bramek w PGNiG Superlidze pań oraz panów. Taki zrobiłem miszmasz słowny. Natomiast jest już z nami Aleksandra Kucharska, rozgrywająca KPR gminy Kobierzyce. Witamy cię, Olu, bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy nie było problemów, żeby się na ten trening zwolnić? Nie narobiliśmy ci kłopotów u trenerki? Jak to wygląda? Powiedz. To się dopiero okaże. Zobaczymy po tym treningu, jakie będzie nastawienie do tej mojej nieobecności. A ładną pogodę muszę powiedzieć, że macie w Kobierzycach. Tam chyba inna strefa czasowa, świeci słońce w ogóle. Super, no wiosna w Kobierzycach, to pięknie. Tak, mówią zawsze, że to jest najcieplejszy rejon Polski, więc to dlatego to słoneczko u nas zawitało. Moi drodzy, 2020 rok, 3. miejsce w PGNiG Superlidze pań, 2021 drugie. Teraz, Olu, chciałoby się powiedzieć pierwsze, ale do tego pierwszego trochę brakuje. I tutaj pytanie moje, czego wam brakuje twoim zdaniem, żeby do ekipy z Lublina oraz do ekipy z Lubina doszusować? To znaczy w tej chwili mamy trochę trudniejszą sytuację, żeby dogonić te zespoły. Myślę, że miałyśmy niepotrzebny przestój w takim początkowych tych okresach tego sezonu. No i gdzieś nam te zespoły troszeczkę uciekły. Wiadomo, walczyć będziemy do samego końca, ale to nie będzie łatwe. Zespoły prezentują dość wysoką formę, więc jak mówię, ciężko jest nadrobić te punkty, aczkolwiek będziemy próbować. A to jest bardziej już sytuacja, kiedy wy tak częściej spoglądacie za siebie na te goniące was drużyny z Jarosławia i z Piotrkowa Trybunalskiego, czy jeszcze ta nadzieja się tli i zerkacie w stronę i Perły, i Zagłębia? Myślę, że zerkamy w obie strony. Na pewno te zespoły, które nas gonią, no to są dosyć blisko, a mecze są za 3 punkty, więc jedno potknięcie i mogą nas dogonić. Aczkolwiek z drugiej strony nie ma co patrzeć na innych, tylko grać swoje i zdobywać te punkty i iść do przodu. I myślę, że jest gdzieś tam w głowie jeszcze taka nadzieja, że da się dogonić to chociażby drugie miejsce. W piątek przed nami szlagier. O godzinie 18:15 Kobierzyce podejmują Perłę Lublin i to jest mecz z punktu widzenia kobiet niezwykle istotny. Tutaj musimy wam, moi drodzy, powiedzieć, że we wrześniu drużyna z Kobierzyc wygrała u siebie 29-27, natomiast w listopadzie przegrała 23-27. Ola, pytanie do ciebie, jakie wnioski wyciągnęłyście z tej porażki i co widzisz takiego fajnego w aspektach waszej gry z września, co możecie również zastosować za 2 dni, co może stanowić dla ekipy z Lublina problem? Na pewno musimy się mocno skupić na grze w obronie i wyprowadzaniu łatwych bramek, kontrataków. I zresztą w każdym meczu to jest jakby nasz taki główny punkt, który chcemy zrealizować. Mamy też tam swoje założenia, które mamy nadzieję, że uda się wypełnić i przez to pokrzyżujemy właśnie plany Lublinowi. Jakbyś miała, wiesz, w 3 zdaniach zareklamować, dlaczego warto włączyć to spotkanie, to jest ten moment, sprzedaj swoją drużynę i sprzedaj szlagier PGNiG Superligi pań. Chciałabym przypomnieć, że kobiety są zawsze nieobliczalne i na pewno potrafią dostarczyć wiele emocji i myślę, że ten mecz będzie bardzo wyrównany, bardzo emocjonujący, także zachęcam, żeby go oglądać. Tu nam nawet na ofie dziś powiedział, żeby do Kobierzyc pojechał na mecz, ale trening jest i go prawdopodobnie trener Lis nie puści, bo już dzisiaj cię puścił z treningu, tak? Udało się zwolnić na szczęście, ale będę pewnie musiał to odrobić. Zajęcia wyrównawcze. Tam w niedzielę pewnie. Ale ja myślę, że pan Michał byłby w stanie załatwić sobie to wolno. Pan Michał! Panie Michale! Taki stary to ja nie jestem, ja wiem, że jestem doświadczony, ale nie pan Michał. no nie mieliśmy okazji się bliżej poznać, także no póki co pan. Słuchajcie, bardzo fajna jest historia ekipy z Kobierzyc. W sezonie 2011-12 w klubie utworzono drużynę seniorek, która po 2 latach gry w drugiej lidze awansowała do Ligi Pierwszej. W ostatnich 2 latach, tak jak mówiliśmy, podium. Ola, gdybyś miała wyjaśnić, na czym polega fenomen tego zespołu, no bo Kobierzyce to jest bardzo mała miejscowość, nieco ponad 2000 mieszkańców. Jak patrzymy na rankingi najbogatszych gmin, to ciągle top 3, top 5, top 7, ale cały czas top. Jak tam się żyje, jak tam się mieszka, jak tam ludzie patrzą na piłkę ręczną, no i właśnie skąd wynika fakt, że akurat w Kobierzycach powstał tak mocny zespół? Znaczy, na pewno cała atmosfera wokół piłki ręcznej w naszej gminie jest bardzo dobra. Ludzie są bardzo przychylnie nastawieni w naszym kierunku, są życzliwi do nas, często zaczepiają na ulicy i podpytują, kiedy mecz, kiedy mogą przyjść, zobaczyć. Także to na pewno jest taki dodatkowy plus i atut, który pozwala gdzieś tą piłkę ręczną tutaj budować. Co spowodowało, że gdzieś tam mamy te osiągnięcia, to myślę, że to nie chodzi o te pieniądze. Wszyscy mówią, że gmina jest bogata, ale myślę, że to nie pieniądze spowodowały, że jesteśmy tak wysoko, tylko to, w jaki sposób był budowany ten zespół. On się nigdy nie opierał na jakichś bardzo dużych gwiazdach, wręcz bardziej na takich może mniej znanych nazwiskach, aczkolwiek próbowaliśmy z tego zrobić jeden monolit, żeby jedna grała za drugą i myślę, że dzięki temu takie są wyniki. Mhm. Czyli wy jesteście tak jak trochę w Asterixie i Obelixie, ich wioska potrafiła się przeciwstawić wielkiemu cesarstwu rzymskiemu, a wy potraficie się przeciwstawić wielkiemu cesarstwu handbalowemu z Lublina, tak, tak. I z Lubina i walczyć z nimi, tak? Tak się trochę postrzegacie, mimo tego, że nie macie tam tego, wiesz, środka, który sprawia, że nagle zyskujecie więcej siły. No tutaj mamy Obelixa, który tak naprawdę... Obelixa, tkanka tłuszczowa 7%, najbardziej wyfitowany Obelix w historii. Asterix może bardziej. Jak tak dalej pójdzie, ja pewnie do końca nie dokończę tego programu. Dobrze, że jest Iwona, może wejść, jak zostanę znokautowany. Tylko nie wiem, czemu ten Obelix nie gra z nami w meczach, ale no to okej. Aczkolwiek paną Ramixem może jest w tym przypadku nasza trenerka, która gdzieś tam tak wszystko kręci w tym swoim kotle, w tych swoich zeszytach, że gdzieś to tak fajnie wychodzi. Okej, fajnie też wychodzi to, że dostrzega selekcjoner, że zawodniczki z twojej drużyny radzą sobie coraz lepiej. Na marcowe mecze eliminacji do Mistrzostw Europy z Rosją powołane Barbara Zima i Zuzanna Ważna. Ja rozumiem, że z waszego punktu widzenia to też jest istotne i czujecie taki prestiż, że ta dobra gra w PGNiG Superlidze pani jest po prostu doceniana. No oczywiście, że tak. Bardzo fajnie, jak nasze koleżanki są doceniane i im więcej nas w kadrze, tym lepiej dla nas. Na pewno to jest zaszczyt dla naszego zespołu i wiemy, że ta ciężka praca jest gdzieś wynagradzana. Ola, dziękujemy ci bardzo za to, że poświęciłaś nam te 10 minut. Trzymamy kciuki za to, żeby piątkowe spotkanie było top. I może gdzieś tam pojawi się Michał Jurecki na trybunach. Pan Michał Jurecki, żeby pan na pana, to prawda. On ma i wygląd, i pieniądze, to na pana sobie zasłużył. Dziękujemy ci raz jeszcze bardzo serdecznie. Dziękuję również, pozdrawiam. Pozdrawiamy gorąco, wracamy do rozmowy. Ja się trochę odsuwam w lewo. Jakby była taka pogoda każdego dnia tam, gdzie mieszkacie, tam, gdzie przebywacie, to też byłaby zawsze top atmosfera chyba, nie? Bo patrząc na to, że tam słoneczko cały czas, wiosna, to... No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Michał, wracamy do rozmowy z tobą. Jakbyś oglądał pierwszy odcinek naszego programu, to byś usłyszał, że Piotr Jędraszczyk powiedział, że jego idolem, mimo tego, że ma zaledwie 1,77 m wzrostu, wcale nie jest Michał Zarabec, wcale nie jest Luke Steins, wcale nie jest nawet, słuchaj, Maciej Pitowski. Wiesz może, kto jest jego idolem? Sześć? Jakiś pan chyba. Jakiś pan Wędkarz z Puław jest jego idolem. Powiedział, że zawsze się inspirował twoją grą. Co ty sobie myślisz na to w tym momencie, gdy słyszysz takie słowa i co ty sobie myślisz, jak oglądasz takie turnieje, jak ostatnie Mistrzostwa Europy oraz tych młodych, jak Olejniczak czy Jędraszczyk, wchodzących, a właściwie już z buta, można powiedzieć, biegających w naszą Superligę? No trzeba się tylko cieszyć, tak, że w końcu mamy zawodników w wieku 19-20 lat, którzy potrafią wejść do reprezentacji i zagrać co nieco, tak, wiadomo, bo zawsze w polskim jakimś mniemaniu handballowym zawsze się jakoś tak przyjęło, że 24-25, młody, perspektywiczny zawodnik. No bądźmy szczerzy, 25-24 to już powinien grać na światowym poziomie, zawodnicy powinien grać. Patrzmy na inne reprezentacje, na inne kraje, Francja, Szwecja, Hiszpania, Dania, tam 19-20 lat i zawodnicy potem wchodzi i gra na najwyższym poziomie, więc my też cieszymy się, że mamy takich zawodników i byle ich jak najwięcej. Wiemy, że tam mocna praca w SMS-ach, więc miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie przybywało takich zawodników coraz więcej. Mhm. Michał, było tak, że rozmawiałeś z prezesem Witaszkiem i tam mu podpowiadałeś: panie prezesie, jest taki chłopak w Piotrkowianinie, 19 lat, może by go warto tutaj do nas sprowadzić. Czy jest blokada od Bartka? I Bartek powiedział, że jak wyciągniesz mi tego Jędraszczyka, to koniec, nie rozmawiamy. Ale Bartek zdaje sobie sprawę, jak z nim rozmawiałem gdzieś off the record, to mówił, że no jest świadom tego, że go nie utrzyma przez najbliższe 2 lata w Piotrkowie. Pomidor? O, dobrze, czyli mamy temat. Jeden, to jest jedyny pomidor, jakiego możesz użyć. Powiedzieć wcześniej, to może w tym programie. No dobrze, niech będzie i tak. Słuchajcie, czy możemy trochę zakrzywić czasoprzestrzeń i dać wcześniej pewnego rodzaju grafikę, o którą prosiłem, bo pasowałoby mi ją teraz wrzucić. Chodzi mi o tę grafikę z najzdolniejszymi zawodnikami młodymi w PGNiG Superlidze. To dajmy teraz tę grafikę, bo chciałbym, żeby Michał ją w jakiś sposób skomentował. Jakub Ałaj, Piotr Jędraszczyk, Paweł Krawczyk, Kacper Ligarzewski, tutaj rodzinne tradycje, Dawid Molski, Paweł Patrerek, Wiktor Tomczak, Miłosz Wałach. Kto z tych gości twoim zdaniem w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie wymiatać w Superlidze i kto mocno zacznie pukać do reprezentacji, Michał? Piotr Jędraszek bez dwóch zdań. On już jest w reprezentacji, tak? Więc już niedługo kolejne 2 mecze sparingowe ze Szwedami, więc na pewno będzie powołany i cieszmy się, że go mamy, bo pokazuje, mimo tego, jakie ma warunki, choć współczesna piłka ręczna pokazuje, że to jest sport dla każdego. Niskiego, wysokiego, szczupłego, tęższego. No właśnie, żebym wiedział, że dla tęższego ten się wziął w Płocku za piłkę ręczną. Dlatego dużo środkowych właśnie teraz jest takich filigranowych, tak, szybkich, małych, zwinnych, po to, żeby robić czasami miejsce tym wyższym, większym, którzy potrafią się rzucić z daleka. I to jest taki mój typ, który namiesza mocno. Ale powiedzmy, że on jest najbardziej oczywisty, bo już jest w kadrze. A wiesz, mogą nas śledzić ludzie nie oglądający na co dzień Ekstraklasy, PGNiG Superligi Panów. I tutaj jakieś nazwisko, na które ty byś zwrócił uwagę. Wydaje mi się, że Wiktor Tomczak i Jakub Ałaj często są chwaleni przez ekspertów. No ja mam akurat odmienne zdanie. Oho, dobrze, rozwin. Tak, no akurat jeśli tutaj chodzi o... Nie, bo powiedziałeś Wiktor Tomczak i... Jakub Ałaj. Tak, jeśli chodzi o Jakuba, to na pewno ma kilka ciekawych wejść. Na pewno wiadomo, jest to młody zawodnik. Bramkarze to niestety mają coś takiego, że oni mają czas, tak? Bramkarze zawsze... No mówi, nie bez powodu mówi się, że najlepsi bramkarze to po 30, tak, nawet po 35 roku życia, więc tutaj tak, Jakub ma jeszcze dużo czasu. A jeśli chodzi o Wiktora, no to szczerze powiem, tutaj troszeczkę będzie z mojej strony krytyka, no nie widziałem jeszcze jakiegoś takiego ciekawego, mocno ciekawego występu w jego wykonaniu. Wchodzi na boisko, wiadomo, w Gdańsku dają mu dużo czasu do wykazania się. Ma ciekawe akcje, ale niestety przeplata je potem no, kilkoma czasami głupimi, niepotrzebnymi błędami, więc tutaj no... Nie zgodziłbym się z tobą. Ja bym na przykład, no tutaj akurat uderzył znowu w Piotrków, tak, bo Kasper na pewno trzyma poziom, pokazuje się z dobrej strony. No i bez powodu drużyna Piotka Ligerzyckiego i Kaspra, Piotka Jędraszczyka i Kaspra Ligerzyckiego są rewelacją tych rozgrywek. No, trener Jurecki robi swoje, trzeba sobie jasno powiedzieć. A ty byś był w stanie na przykład z Bartkiem pracować jako zawodnik, czy gdyby on był twoim trenerem, czy myślisz, że byłby problem? Jako zawodnik. A to już rozmawialiśmy na ten temat. Nie, czy byście byli w stanie razem pracować jako trenerzy? A ja pytam, czy byłbyś w stanie, żeby on był twoim trenerem, który ci zrobi suszarkę? Kto jest ten dobry, ten zły, tak? Dobry glina, zły glina, tak? Aha. No trzeba było ustalić, kto jest tym złym gliną. Ja bym się nadał ochronę tego złego. Większe zadatki masz ku temu. Bartosz zawsze był znany z tego, że nie jest tym bardziej spokojniejszym Jureckim. Ja zawsze tym porywczym, gdzieś tam, który zawsze energią swoją czasami próbował rozwiązać różne sytuacje. Ale na pewno widać po niektórych czasach, które Bartosz bierze, że również potrafi mocno zareagować. A spójrzmy na tę grafikę numer 2, czyli najzdolniejsi młodzi zawodnicy z Vive Kielce, bo chcieliśmy trochę porównać tę skalę talentu, czyli pokazywaliśmy wam ludzi na co dzień grających w innych klubach. W Vive mamy Stefana Dodicia, Jusufa Faruka, Hasana Walida-Kaddacha, Michała Olejniczaka, Eliont Stenmalm, Cezary Surgiel, Haukur Tha, ja nie umiem tego nazwiska nigdy mówić, dziękuję, Noah Zubak. I ja się zastanawiam na przykład, kogo ty tutaj poza Michałem, no bo on jest jakby oczywistą postacią, widzisz jako przyszłą gwiazdę światowej piłki ręcznej. Ja też, ciągle do mnie pisali ludzie po pierwszym odcinku, dlaczego wy nie pytaliście trenera Rombla o Jusufa Faruka, dajmy mu obywatelstwo, to może być przyszły reprezentant kraju, wielka gwiazda, to do tego też się możesz odnieść, jak na to patrzysz. No spokojnie, mamy jeszcze czas na to, mamy chłopak dopiero 17 lat, dopiero jego drugi sezon, chyba niepełny drugi, tak? Tak, bo on przyszedł na początku 2021 roku. Dokładnie, więc na to jeszcze jest spokojnie czas. Ostatnio był w Opolu, zagrał, pokazał się od bardzo dobrej strony. Mamy 17 lat, więc spokojnie jeszcze z tymi paszportami. Mamy na pewno czas, choć na pewno, kto wie, może ktoś inny już by mu dał paszport, ale teraz jak patrzę na to, z tego zestawienia, to ilu zawodników obecnie gra w Kielcach, tak? Bo tak, Hakur, Cezary, jest Michał Olej i Józef, tak? Tak. No tamtych, no niestety znam tylko z nazwisk na razie nie widziałem jak grają, ale wiek bardzo fajny. Kiedy to było? Mi tutaj reżyserka coś podpowiada, przepraszam od razu za to pytanie, no, bo nie jest ono moje. No. Czat zauważył, że pan Michał ma bardzo erotyczny głos. I każą mi zapytać, czy żona ci tak kiedyś powiedziała, że masz bardzo zmysłowy głos. Nie, nie powiedziała mi złą zmysłą. Mówi mi oczywiście, że jestem przystojny i takie inne rzeczy. Ale z takim wyrzutem? Nie, nie powiedziałem. No niestety nie powiedziała. Jeszcze. Ale okazuje mi miłość w różny inny sposób, więc... To najważniejsze. Jak żona ma na imię? Joanna. Joanno, możesz jeszcze zaskoczyć Michała i kiedyś coś o tym głosie powiedzieć. Mam telefon przy sobie, kochanie, możesz pisać śmiało. Wszystko odczytamy na żywo. No dobrze, moi drodzy, rozmawiamy z Michałem Jureckim. Niedługo otworzymy nasze linie. Będzie można także pogadać odnośnie, nie wiem, no tych pytań, które chcecie Michałowi zadać. Kwestia Azoty, a Wisła Płock i ściganie się to zostawimy na przyjście naszego gościa na Skype'ie, czyli Adama Wiśniewskiego. Czy to jest w ogóle realne, żebyście dogonili Wisłę i tak dalej, i skład Azotów na przyszły sezon. Natomiast my jesteśmy ciekawi, jak to by się pracuje z prezesem Witaszkiem, z Robertem Lisem, który jest trenerem. Jakbyś trochę takiej kuchni pokazał, czego ty się możesz nauczyć w Azotach od młodych chłopaków, czy w ogóle taki doświadczony Lis, jak ty może się czegoś nauczyć, a czego oni się mogą nauczyć od ciebie? No właśnie to jest pytanie, tak, bo ciekawe, bo jakby nie było, no już w tej piłce ręcznej, w której siedzę, mogę zdradzić, że mój przyszły sezon to będzie 20. sezonem w zawodowej karierze, więc już troszeczkę tych wiosenek minęło i na pewno no, gdzieś w głowie, jak przygotowujemy się do jakiegoś meczu, też w głowie gdzieś jasno układam jakiś może, nie to, że scenariusz meczu, ale plan, jakbyśmy mogli zagrać, co byśmy mogli wykorzystać, jeśli chodzi o naszą grę, a co byśmy mogli wykorzystać, patrząc na grę przeciwnika. Czasami nie za dużo, staram się coś tam może zasugerować trenerowi, rozmawiamy na jakieś tematy, żeby wiadomo, no, wspólnie dojść do jakiegoś najlepszego rozwiązania. Robert Lis, na trenera, ile go poznaliśmy, to też jest facet z charakterem i z osobowością. Ja parę razy komentowałem z nim mecz i jak powiedziałem coś, co jego zdaniem było głupotą, to tak na mnie spojrzał, że chciałem się zamknąć w sobie i już dalej nie komentować. Jak takie starcie dwóch mocnych charakterów na co dzień w klubie wygląda? W miarę spokojnie. Nie ma absolutnie między nami jakichś konfliktów, czy nawet spięć. Tak? Potrafimy się dogadywać bez problemów. Robert również wie, że jestem zawodnikiem doświadczony. Ja nigdy nie mówię, że jestem stary, zawsze mówię, że jestem doświadczony, tak? Więc czasami ta moja regeneracja gdzieś potrzebuje troszeczkę więcej czasu, czy czasami jakiś, może nie cały trening, a jakieś ćwiczenia mogę sobie w jakiś sposób odpuścić, no bo no... Trochę jak Paweł Zagumny, który mi powiedział, że jak przyszedł do szatni Politechniki Warszawskiej, to po pierwsze mówili wuju, ale po drugie też trenerzy zgadzali się na to, żeby on trenował trochę według własnego uznania, bo wiedzieli, że on na tyle dobrze zna swój organizm, że nie musi się zajeżdżać, bo wie, kiedy trzeba docisnąć, wie, kiedy trzeba odpuścić. Ja się pod tym podpiszę dokładnie tak samo, jeśli chodzi o Puławach, w relacjach między mną a Robertem. Zawsze rozmawiamy na kilka tygodni, patrząc w przód, jakie mecze gramy, kiedy możemy mi może śrubkę podkręcić, a kiedy możemy na spokojnie dać mi wolne. Ale to właśnie jest bardziej na zasadzie, że ty komunikujesz bardziej Robertowi, że słuchaj, potrzebuję wolnego, czy to jest na zasadzie rzeczywiście dogadywania się pomiędzy wami? Po prostu się dogodujemy, tak? Ja też wiem, jakie mamy mecze, kiedy ja widzę, że mógłbym sobie troszeczkę zaciągnąć tak zwanego ręcznego i zawsze znajdujemy spokojnie to porozumienie. Teraz wiadomo, mamy dość dużo meczów, zwłaszcza wyjazdowych, więc no, nie ma czasu na odpoczynek. Nie ma czasu na odpoczynek, sam to wywołał, a to oznacza jedno. Play Spot, zaczynamy naszą zabawę. Ta pierwsza część dużą kontrowersję wzbudziła. Mówiliście, nie można tak traktować selekcjonera, to jest niehumanitarne, jasno-niebieskie, ciemno-niebieskie. Ten biedny Patryk Rombel łapał się za głowę, nie wiedział, co ma zrobić, a my na to muszą być dla wszystkich takie same zasady, więc nie zmieniliśmy kolorów, ale podobnie jak Patryk Rombel 2 tygodnie temu, tak teraz Michał Jurecki też mógł zrobić próbę i była to próba udana, a przez próbę udaną w przypadku Michała Jureckiego rozumiem jedno. Nie rozpierdzielił nam ściany. Ta ściana jest cały czas cała i za chwilę Michał będzie musiał uderzyć 60 razy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś nadwyrężenia ręki, to drogi trenerze Robercie Lisie, to nie jest moja wina, on sam chciał. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja powiedziałem, Michał nie musisz, on powiedział muszę. Nie odbieramy od prezesa Witaszka telefonów jak coś? Nie odbieramy. Ja tak. Nawet, chociaż kurczę, nie mam jego numeru, więc się nie chcę. Ale ja ci podam jak coś. Obawiam się jednej rzeczy, że będę mógł prezesa Witaszka, wiesz, no po prostu nie dam rady go tutaj gdzieś wyhaczyć, że to on. Dobrze, zapraszamy. Michał, jeszcze raz. Ci będzie. Jeszcze raz. Ciemno-niebieskie to są te, w które musisz uderzać. 60 razy, to dużo. Ja nie mówiłem, że będzie łatwo. Na razie uderzasz w cokolwiek, żeby rozpocząć zabawę. I proszę bardzo. W cokolwiek uderz. Nie wiem czym, żeby nie... Moim zdaniem tu, tak, to częściej. I zaczynamy. Ciemno-niebieskie, tak jest. Dobrze, 2, trafiasz, 3... 4, 5, na razie ani jednej pomyłki. Pierwsza pomyłka, druga pomyłka, 6, 7, musimy odsłonić, 8, 9, ciemno-niebieskie. Jest ciemno-niebieskie. 15, już 1/4 za tobą. No powiem ci, że idziesz na rekord tutaj. Deklasacja. Złośliwie by powiedzieli, że selekcjoner wysoko tej poprzeczki nie postawił. No ale poszedł na pierwszy ogień. Tu by się śmiech Iwony teraz przydał. Gdzieś byłoby dużo jeszcze ciekawiej. 34 w tej chwili Michał Jurecki. 40 sekund potrzebował. Przypomnę, że wynik Patryka Rombla to 2,40, ale on dostał karniaka. 2 sekundy karne za każdą pomyłkę. 45. 5 pomyłek. Tak dobrze to oceniłeś. To była pomyłka, drogi Michale, brawo. Ciekawe, czy jak rzuca do bramki, nie trafia w meczu ligowym. Pomyłka! A bramkarz na przeciwka. Tak, to była pomyłka. Mój ulubiony cytat z pomyłką z pewnego filmu, ale moja żona by się obraziła. A kojarzę, tak? 58. Jeszcze 2. Jeszcze 2. Jeszcze 2, 1, 1, masz! Jak jeszcze 60, opóźnienia. 13 błędów. 13 błędów, mój drogi. Zaraz sprawdzimy. Ja teraz już uczyłem się właśnie 2 tygodnie, żeby się tym razem nie pomylić. Czas to jest 1:14. I 13 błędów. 13 błędów. Czy ktoś pomylił, że to będzie tak? Poczekajcie. Michał Jurecki. Michał Jurecki, jest 1:14, 13 błędów to 26 sekund karnych. Aha, to 1:40. 13 błędów. No mój drogi, te kolory. Blaze Spot nie kłamie. Blaze Spot nie kłamie, ale no porozmawiamy za jakieś pół roku, jak będą inni, to wtedy powiem, że to tak. Jest teraz, 1:14 plus 26 to jest 1:40. Michał Jurecki. A Patryk miał bez karnych punktów. Wiesz co, on miał bardzo dużo tych punktów karnych. Chyba z 30 natrzaskał. Zaraz sprawdzę, powinienem to ogarnąć. 27 punktów karnych, także wyglądał... Bez dwóch zdań poszło ci lepiej. Poszło ci lepiej. Poszło ci zdecydowanie. A za tydzień będziemy, za 2 tygodnie będziemy mieli kobietę. Ciekaw jestem, jak jej pójdzie. Natomiast teraz, moi drodzy, otwieramy nasze linie. Proszę, żeby mi tutaj pokazać numer telefonu, bo go oczywiście nie pamiętam, ale to wy macie pamiętać, a nie my. Zapraszamy kibiców z Płocka. Tak, zapraszamy kibiców z mojego rodzinnego Płocka. To nie jest tak, że umówiłem się z 5, którzy już będą dzwonić i mają otwarte linie i to oni zadzwonią dzisiaj do Michała. 486-6556. Zachęcamy serdecznie. To jest teraz mniej więcej 10 minut dla was na to, żeby zadawać pytanie. Michał powiedział, że o płocko-kieleckich historiach absolutnie może. Opowiedz, błagam, tą historię znad wody, bo jak była przerwa tutaj i włączyliśmy wam filmiki, to Michał opowiedział, jak połączył wędkarstwo z miłością do Płocka. Jak to było? No bo wiadomo, jest jakaś tam ta nienawiść płocko-kielecka, ale wiadomo, są kibice. Miałem do czynienia z wieloma kibicami, którzy normalnie rozmawiało się bardzo sympatycznie. I taka fajna anegdotka kiedyś z Matuszem Jachlewskim. Wypłynęliśmy sobie kutrem na dorsze i siedzimy sobie na tym kutrze i się okazało, że z boku jest dwóch innych wędkarzy, dookoła pełno wędkarzy, ale tych dwóch z boku tak byli kibice z Płocka. No to jakieś wyszło z rozmowy, że oni są z Płocka, kibicami, poznali nas, rozmawiamy, ja do nich co, to dzisiaj się bijemy o te ryby, tak? Nie nawet tylko o ryby, ale absolutnie o piłce ręcznej za dużo nie rozmawialiśmy, bardziej o pasji, która nas po prostu łączy. Czyli wędkarstwo znak wyższości w tym momencie nad piłką ręczną. Dokładnie. Więc tak jak mówię, miałem dużo fajnych, sympatycznych sytuacji. No to może teraz będzie jedna z nich. Halo, halo, witamy kibica i teraz pytanie, jak ci na imię i skąd jesteś? Cześć, słuchaj, Piotrek z tej strony, dzwonię z Michała, rodzinnej miejscowości Boskościana. A nawet więcej, byliśmy przez czas sąsiadami naprzeciwko z bloku i ja dzwonię z jednym pytaniem. Do Michała właśnie, bo nie, spoko, nie będę pytał, czy byłeś chuliganem za młodu, bo... Wiadomo, że byłeś. Się. Dokładnie, dokładnie, ale chciałem zapytać po prostu, wiecie, dlaczego ty, Michał, nie grasz w kadrze już? Szybko poszło. Od razu no tak. Pierwsze pytanie ja wiedziałem, że to pytanie padnie bez dwóch zdań. To dobrze, mogłeś się przygotować. Tak, oczywiście, przygotowałem się. W kadrze spędziłem 12 lat, to jest dużo czasu i w pewnym momencie powiedziałem sobie, wystarczy, no niestety, organizm przez te 12 lat troszeczkę dostał, brzydko mówiąc, po dupie i teraz, kiedy nie ma zgrupowań, nie ma jakichś meczów kwalifikacyjnych czy przygotowań do mistrzostw, tak, styczniowych, ja w tym czasie mogę odpoczywać, regenerować siebie, swój organizm i mogę wtedy na 100% dać się, oddać tą swoją energię w klubie, tak, więc niestety no, już nie gram w kadrze, bo wiem, że po prostu no, nie pociągnąłbym już chyba... A taka sytuacja, hipotetycznie, trener Patryk Rombel mówi: Rycerzu, nasz rycerzu z Puław, musisz wsiąść na koń, ponieważ w 2023 są Mistrzostwa Świata w Polsce i w Szwecji. Ja cię nie potrzebuję na żadne mecze towarzyskie, na żadne mecze eliminacyjne, ale chcę, żebyś przyjechał, pomógł z ławki i był rezerwowym. Co byś wtedy, ja jestem Patrykiem Romblem i to mówię, a ty co mi wtedy odpowiadasz? Tylko rezerwowym to nie. A jak powie pierwsza siódemka, Michał? Nie no, tak serio, wziąłbyś to w ogóle pod uwagę? Tak. O, rozbijmy się. Nie ukrywam, że gdzieś tam w głowie parę miesięcy temu, czy jakiś może rok, 2 lata temu, urodziła mi się jakaś taka myśl, że może fajnie byłoby jeszcze zagrać w kadrze. Mam 198 metrów, więc minimum te 2 metry, żeby do 200 dobić. No i nie miałeś meczu pożegnalnego tak naprawdę. Ale no i takiego... Euro 2016, Michał, mecz z Chorwacją. Ale mi takie coś nie... Iwona się cieszy. Podekscytowała się chyba tam. A mi absolutnie takie coś nie jest potrzebne jak mecz pożegnalny. Mnie takie coś po prostu nie bawi. Ale jest ci potrzebne, żeby zatrzeć. We mnie siedzi, ja byłem na trybunach. We mnie siedzi ten mecz Polska-Chorwacja. W tobie musi siedzieć razy 4. No widzisz, no i co zrobisz? Czasami są takie mecze, że... No ale masz szansę, być może miałbyś szansę, żeby się... Czyli ogólnie... Na ziemi polskiej, wiesz, zrewanżować. Znaczy tak, nie mówię nie, nie mówię tak. Była jakaś myśl w głowie, ale... Też trzeba patrzeć jakoś uczciwie w stosunku do tych chłopaków, którzy są teraz w kadrze, tak? Którzy oni walczą od kilku lat, bo wiedzą, wiadomo, że mogą za 2-3 lata zagrać na mistrzostwa w Polsce, teraz już jest rok. I nagle wchodzi doświadczony zawodnik i jedno miejsce nagle może brakować dla kogoś. No albo dla mnie to może brakować, tak, bo kto wie, ja mogę chcieć i 50/50, jak chcę, oni nie chcą, tak? Czeka na to, nie wiem, do brata, wraz w końcu jest drugim trenerem. A jakie są twoje relacje z Patrykiem Romblem? No bo przecież on był też przy tej kadrze, kiedy jeszcze selekcjonerem był Talan Dusiebajew. Bardzo dobre relacje, nie mam absolutnie żadnych problemów, pretensji do Patryka. Czyli ogólnie mamy nadzieję, że Patryk Rombel ogląda dzisiaj program i... Patryk, mamy numer telefonu, jeszcze odbieramy właśnie przez najbliższe 5 minut, jak zadzwoni Patryk z Kwidzyna. Tylko teraz jest ważna kwestia, wiadomo, mistrzostwa są w styczniu, tak? A przygotowania trwają od połowy grudnia, no teraz to kiedy ja miałbym przyjechać, tak? Czy miałbym już trenować od teraz? Czy nie wiem, od października, od grudnia, albo może po prostu. A jaka data jest dla ciebie? A jaka data jest dla ciebie do przyjęcia? A kiedy jest pierwszy mecz? Zaczynamy mistrzostwa 12 albo 13 stycznia jakoś tak. No to Sylwester tam jest 31, pierwszy, drugi, no. Nie, oczywiście żartuję. No ja widzę chęć, też jest, widać. Dokładnie, jest chęć, ale no, trzeba by siąść, przedyskutować to na poważnie, tak? Bo teraz możemy sobie na luźno rozmawiać, żartować. Nie ukrywam, tak jak powiedziałem, że z chęcią bym założył jeszcze koszulkę biało-czerwoną. Pięknie nam tutaj się to spuentowało. Zrobimy z tego oczywiście skrót i porzucimy w cały internet, że Michał Jurecki może wrócić do reprezentacji. Mamy kolejnego widza, mamy kolejnego słuchacza. Czy jesteś Patrykiem z Kwidzyna? Nie, niestety nie. Ale mam na imię Krzysiek, jestem z okolic Kielc i mam takie 4 pytanka szybkie, może wszystkie pytanka od razu bym zadał, a potem realizatorka wam podpowie, jeżeli nie zapamiętacie. Więc pierwsze pytanie do Michała. Jak to było z Larsem Walterem i no jak to wyglądało od strony zawodników po prostu, to ta cała sytuacja, to zamieszanie. Drugie pytanko to bardziej do prowadzących być może, czyli wybór MVP w ostatnim meczu Superligi, czyli Piotrkowianin i Mielec, bo miał być wybór poprzez głosowanie użytkowników aplikacji, no a jednak nastąpiła zmiana i wybrał Delegat tego MVP. Jeszcze takie pytanko o typ dzisiejszy na mecz Vive Flensburg. Okej, no to dawaj Michał. Lars Walter. A pomidorów nie mogą witać? Wyczerpałeś listę, przykro nam. Raczej, no co, ja nie mam nic do powiedzenia niestety. Takie pytania to niestety jest do kogoś innego. Ja jestem zawodnikiem, wykonuję to, co trener każe. No to może też trochę opowiedzmy, jak to było, bo nie wszyscy oglądający może dzisiaj kojarzą. Lars Walter był waszym trenerem przez niewiele ponad pół roku i przed tak naprawdę startem drugiej rundy, czy tam nawet troszeczkę po starcie drugiej rundy rozgrywek rok temu został z klubu zwolniony w takich troszeczkę niejasnych okolicznościach. Dla was to był szok wtedy? No, to spojrzenie wiele. Jest w takim szoku, że nie jest w stanie powiedzieć nic więcej. Proszę, no niestety to akurat nie jest dobre pytanie dla mnie. Wiadomo z jakich względów. I tyle. Niezręcznie ci się na ten temat wypowiadać. Ja po prostu wykonuję swoją pracę na boisku. Ja pamiętam takie anegdoty związane z Larsem Walterem, jak był trenerem Wisły Płock i że niekoniecznie wyglądała wtedy drużyna znakomicie w ataku i że Vegard Samdal był gościem, który brał ludzi po godzinach i mówił: panowie, ja wam to wszystko wyjaśnię, i to tak naprawdę de facto w ofensywie przynajmniej, jak mówił klasyk, zarówno w ofensywie jak i w defensywie, to w ofensywie, że tą drużynę bardziej prowadził Vegard Samdal, ale powiedzmy, że to są tylko jakieś tam plotki sprzed dekady, z płockich czasów. Dobrze, teraz kwestia meczu dzisiejszego, ale jako że ten program się będzie niósł przez najbliższy tydzień, to w 2 zdaniach. Flensburg-Vive. W obu klubach grałeś, jak to będzie? No oczywiście kibicuję polskiej drużynie, bo spędziłem tam dużo więcej lat niż we Flensburgu, ale z drugiej strony to jest polska drużyna, a polską drużyną zawsze kibicuję we wszystkich pucharach, obojętnie kto gra. Ale mój typ remis. Czyli trzeci remis, trzeci mecz, trzeci remis. Tak, no wiadomo, no kibicuje się Kielcom, wiadomo, normalne, polska drużyna. Bardzo ważny dla nich mecz, bardzo ciężki, bo z tego co wiem, zawodnicy po kontuzjach we Flensburgu wracają do gry, więc no, będzie ciekawe starcie, bardzo ważny mecz dla Jeśli Kielce wygrają, no naprawdę bardzo mocno przybliżą się już do tego pierwszego miejsca w grupie. No też nie bez powodu ta hala we Flensburgu nazywana jest tak potocznie piekłem północy wśród... Dokładnie, ale chyba tego piekła dzisiaj nie będzie, bo z tego co rozmawialiśmy, tak, jeszcze przed programem bodajże 25% tylko publiczności może być. Tak też było chyba na meczu ligowym, więc niestety tego takiego prawdziwego piekła nie będzie. Bardzo fajna atmosfera tam jest, bardzo mi się tam dobrze grało jako gospodarz, ale także jako gość. A to jeszcze trochę pociągnę ten temat, jasne, pozwólcie, bo widziałem takie pytanie właśnie na czacie. Co nie wyszło we Flensburgu? Dlaczego ty po roku z tych Niemiec wróciłeś? Nie wyszło to, że po prostu czułem się troszeczkę może oszukany. Może to nie jest dokładnie to słowo, może którego... Na co innego się umówiliście, kiedy podpisywałeś kontrakt? Było mówione, że Laugier Schmidt odchodzi, potrzebują zawodnika, który go zastąpi. No i dlatego zdecydowali się na pozyskania mnie. Ja byłem z tego bardzo zadowolony, no bo wiadomo, Laugier Schmidt to był ich czołowy zawodnik, ja nie jak najlepszy. Wiadomo, ja nie musiałem być najlepszym zawodnikiem, który tam wiadomo wrzuca najwięcej, ale spodziewałem się, że będę spędzał na parkiecie dużo więcej czasu niż później wyszło. O dziwne, taka dziwna sytuacja, bo przez pierwsze pół roku praktycznie mało grałem, a jak się okazało, że odchodzę, to nagle zacząłem dużo grać. Ale ja pamiętam to zdziwienie, bo już sam twój transfer był zaskakujący. Natomiast ja w tym czasie w Sportklubie miałem przyjemność te mecze komentować i ja byłem w szoku podczas tych pierwszych spotkań Flensburga, bo ja myślałem, że ty tam będziesz grał, no nie wiem, 20-30 minut to na miękko, a ty wchodziłeś, były takie mecze, że na 2-3 minuty, że ciebie właściwie nie było w tym klubie. No dokładnie, dla mnie to też było zdziwienie, dlatego no... Ale Machulla ci to jakoś tłumaczył? Ty z nim rozmawiałeś o tym, czy to była decyzja trenera i koniec i nie ma... Na koniec, kiedy już było wiadomo, że odchodzą, on powiedział, że on sam nie wie, dlaczego tak to wszystko wyszło. No jeśli trener nie wie, no to coś jest nie tak. To ja mam wiedzieć. Ja pamiętam, że to trochę niepoważne. No. Na początku byłem bardzo zadowolony, bo pamiętam w jednym z pierwszych meczy, gdzie otwarciem sezonu jest super puchar Niemiec i my z Flensburgiem wygraliśmy super z Kielem. Tam grałem bardzo dużo, bo już w pierwszej połowie wszedłem, zanotowałem kilka ciekawych akcji, bramkę, asysty. W drugiej połowie Róży grałem praktycznie cały mecz w obronie, które w ataku. I byłem zadowolony, że w takim ważnym meczu, gdzie to są też derby dla nich z Kielem, pokazałem się z dobrej strony, więc wierzyłem w to, że wiadomo, że będzie dobrze, że jest ok, że wszystko idzie w dobrą stronę, a potem nagle przyszły 3 mecze chyba ligowe, w których zagrałem bodajże 15 minut w sumie, 10-15 minut w sumie. No i to tak właśnie troszeczkę... Wiadomo, że tam byli dobrzy ci rozgrywający, Goran Johannesen i paru innych, ale też bez przesady. To nie był taki poziom kosmiczny, który byłby moim zdaniem nie do osiągnięcia dla ciebie, szczególnie też jeżeli chodzi o grę w obronie. Co do kwestii MVP, ja szczerze mówiąc nie znam tej historii, to znaczy nie wiedziałem, że tak było, więc ciężko mi się do tego najzwyczajniej w świecie odnieść. Na pewno jest taka opcja, żeby w aplikacji Superligi wybierać MVP, a dlaczego w tym konkretnym meczu było tak, a nie inaczej, nie wiem. Nie wiem, czy ty, Maciek, jesteś z tym tematem. Ja kojarzę historię, ale też nie chcę za bardzo się zagłębiać w to, bo nie śledziłem nic poza tym, że widziałem, że się pojawił oficjalny komunikat na stronie Superligi i myślę, że do niego może odeślimy, bo też trudno wypowiedzieć się tutaj dokładnie, nie znając dokładnie, jak to wygląda. Ja z jednej strony rozumiem również jakby delegata czy osobę, która o tym zadecydowała, dlaczego tak zostało to wszystko zrobione, no ale... No wiadomo, jest aplikacja, są głosy, oddaję również głosy, żeby nie było. Ja oglądam mecze w telewizji. No ale trzeba to jakoś niestety wyprostować wszystko, żeby było ok. Okej, to mamy następny telefon, ostatni, który odbieramy, bo zaraz będziemy łączyć się z Adamem Wiśniewskim, dyrektorem Wisły Płock. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, tylko teraz jedno pytanie, nie 4, bo goni nas czas. Także jedno, ale konkretne poproszę. Oczywiście, oczywiście. Tutaj Igor z Torunia. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa i Pana Michała. Chciałbym zadać pytanie dotyczące przyszłej pracy szkoleniowej, bo zainspirowało mnie to do takiego pytania. Czy myśli Pan Michał bardziej o pracy z młodzieżą, z klubami jakimiś w Polsce lub za granicą, czy konkretnie pracą selekcjonera? Nie mówię, że reprezentacji polskiej, tylko jakiejś dowolnej reprezentacji. Znaczy powiem tak, że na pewno spodobała mi się praca z młodzieżą, bo wspólnie z Mateuszem Jachlewskim mamy kilka edycji MJ Scam za sobą. Niestety potem pandemia nastąpiła, więc musieliśmy to przerwać. Teraz też mamy swoje jakieś różne niestety sprawy, które powodują, że nie możemy kontynuować tego kampu. I wracając do pytania, podoba mi się praca z młodzieżą, ale na pewno chciałbym przede wszystkim spróbować swoich sił trenerskich w dorosłej drużynie seniorskiej. A ty byś był dobrym trenerem. To jeszcze takie tylko dopytam, czy a propos pana temperamentu i charakteru, czy nie obawia się pan, że praca z młodzieżą mógłby być on jednak przeszkodą, a nie atutem? Nie, absolutnie. Wydaje mi się, że dużo nauczyłem się od wszystkich trenerów, z którymi pracowałem i powoli wiem, kiedy trzeba używać ten mój ostry temperament, a kiedy pogłaskać. A najlepszy trener, z którym pracowałeś? Trzeci pomidor? Nie, dobrze. Chociaż top 3, no. Top 3. No czyli, bo zaraz się okaże, że miał tak 3-4 w sumie przez całą karierę. Nie, no najlepszy, dawaj. Najlepszy? Top 3 może być lepiej, tak? Bo tak ciężko, każdy trener mnie czegoś nauczył. Więc na pewno Bogdan Wenta. Prezydent Bogdan Wenta. Obecny prezydent Bogdan Wenta. Panie Michale Jurecki. Przepraszam. Trener Talan Duszymbajew. Pan trener Duszymbajew. I trzeci trener. Nie Mike Machulla, to już wiem. Bardzo dobrze mi się współpracował przez 2,5 roku w Lubece z Patrykiem Liestrandem, obecnym trenerem w Tarnowie. Unii Tarnów. Naprawdę bardzo dobrze, miło wspominam ten okres, również teraz jak gramy zawsze z Tarnowem, czy wcześniej przeciwko Kaliszowi, czy przeciwko drużynie Zabrze, zawsze przed meczem rozmawiałem z Patrykiem, wspominaliśmy czasy z Niemiec. Bardzo sympatyczny człowiek, życzę mu również jak najlepiej. Anegdota z Lubeki. Wtedy Artur Siódmiak i Michał Jurecki rozpowszechnili w Niemczech tak zwanego sandwicha. Czym był sandwich? Ja nawet to mogę pokazać. Wstań. Ja jestem w obronie z Michałem, ty też wstań. Tak, aha. I robimy przestrzeń i ty wbiegasz, bo jesteś... Nie, no dobra, to ja. No, ja jestem małym rozgrywającym i myślę sobie, teraz to mam miejsce, wbiegam i co jest? Jest sandwich, bierzesz kogoś w kanapkę i on potem 2 tygodnie dochodzi do siebie, jest ciężka rehabilitacja. Ale to powiem szczerze, że fajnie to wyglądało, bo z Arturem naprawdę dobrze mi się grało. Praktycznie rozumieliśmy się w obronie bez słów i to też później procentowało w reprezentacji, tak? Bo jeśli gra z kimś w klubie na co dzień, później w reprezentacji nie musi się nagle przedstawiać, a z Arturem w reprezentacji również dużo grałem właśnie na środku w obronie. Mamy Adama Wiśniewskiego. Z tego, co już wiem, jest gotowy do tego, aby z nami porozmawiać. Witamy cię, Gadżet, serdecznie. Dzień dobry, witam was i witam wszystkich słuchaczy. No i wiemy, że Michał chce ci zadać jakieś pytanie. Albo jakiś trasztok od razu. Kiedy Azoty dogonią Wisłę Płocki? Czy to się wydarzy? Nie, tak zmusili mnie po prostu do tego pytania, powiem szczerze. Czy kiedykolwiek była jakaś myśl, żeby mnie sprowadzić do Płocka? Przez chwilę tak. Się zastanawialiśmy nad twoim transferem, jak byłeś we Flensburgu. Ale powiem szczerze, że no nie wiem, co by kibice z Płocka powiedzieli, jakbyśmy podpisali z tobą kontrakt. Nie wiem, czy nie by nie zabili. To ja bym się bał o kibiców w Kielcach, to by mi w Kielcach dom spalili chyba. Moi drodzy, bardzo dużo działo się w ostatnich tygodniach w PGNiG Superlidze i to jest ten moment, żeby pokazać grafikę z transferami. Jesteśmy w stanie to technicznie zrobić, żeby była ta grafika z transferami. Jeżeli tak, to poproszę z tymi transferami, które zostały już dokonane przez kluby PGNiG Superligi. Kacper Adamski przychodzi do Puław, Michał Potoczny do Kwidzyna, Nedim Remili do Łomży Vive Kielce, podobnie jak Stas Skubę. Transfer z dzisiaj, Antoni Łangowski w Gwardii Opole. Ciekaw jestem, Adam, który z tych transferów oceniasz za transfer top? Czy jest taki transfer jeden? Kunku jeszcze oczywiście także do Łomży Vive Kielce przychodzi. Czy jest taki jakiś transfer, który robi na tobie duże wrażenie? Krystian Pilipowicz być może, no bo to nowy zawodnik Wisły Płock, który przychodzi z Kadetem Schaffhausen. No tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście taki spektakularny transfer, no to jest Remiliego, który reprezentant Francji, zawodnik znany na całym świecie, przychodzi do Kielc i to jest na pewno taki z tych nazwisk moim zdaniem największy transfer. Powiedz coś więcej o tym Filipowiciu, bo na pewno poprzeczkę ma zawieszoną wysoko Adam Morawski, kochany przez kibiców Orlen Wisły Płock. Uważam, że ciągle na dzisiaj najlepszy polski bramkarz, co dobitnie zresztą pokazało Euro 2022, gdzie był problem moim zdaniem z naszymi golkiperami, jeżeli chodzi o tę powtarzalność utrzymywania formy na wysokim poziomie. Ty uważasz, że on 1:1 Adama zastąpi, bo czy może mieć z tym problemy? Rocznikowo są chyba z tego samego albo z podobnego, bo Filipowicz 94 i Adam chyba też. Jakoś tak. Tak, podobny wiek, tak jak mówisz, albo ten sam wiek, albo rok różnicy jest już, dobrze tego nie pamiętam, bo jest zawsze dużo... Nie, ten sam rocznik, sprawdziłem, ten sam rocznik, tak. Tych roczników, tak. I szczerze powiem, że też podobny mają procentowy, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, procentowe obrony, jeżeli chodzi o Ligę Europejską. Oczywiście Adam, no to jest dobry okres i czas dla niego, jeżeli chce zrobić krok do przodu w swojej karierze. To bardzo dobrze, że wybiera Bundesligę, wybiera dobry zespół i na pewno to będzie kwestia dla niego, czy się tam sprawdzi, czy zrobi kolejne kroki do przodu w swojej karierze, ale na pewno to jest dobry czas dla niego. My oczywiście, ja ze swojej strony żałuję, że Adam odchodzi, bo odchodzi reprezentant Polski, przez lata nasz wychowanek. Jeszcze pamiętam, jak Adam przychodził, kiedy był młodym zawodnikiem i jak robił te pierwsze kroki. Dlatego no tutaj ja z mojej strony żałuję, ale oczywiście też rozumiem Adama Morawskiego, że robi krok do przodu. A co z dalszymi transferami do Płocka? No bo teraz pokażmy tę grafikę z tymi, które mogą się wydarzyć i niech on się odniesie. Tak, bo takim głównym tematem, który już pojawia się w mediach od bardzo długiego czasu, jest Dawid Dawydzik, czyli klubowy kolega Michała. On już ponad rok jest, z tego co kojarzę, łączony z Wisłą. Kiedy jakieś informacje w tej sprawie? Kiedy informacje w sprawie Marcela Sroczyka z Zagłębia Lubin, w sprawie Fazekasa z Weszprem? Tylko ci jeszcze ułatwimy odpowiedź, Adam, że to jest taki wieczór wyznań na antenie kanału sportowego. Michał wyznał, że mógłby zagrać z powrotem w kadrze, to ty wyznaj, co z Dawydzikiem. No ja niestety już do kadry się nie wybieram, bo już 5 lat jestem na emeryturze, więc cieszę się, że Michał tutaj słyszałem, że wyraził chęć powrotu do kadry, na pewno doświadczenie, na pewno mistrzostwa 2023. Dzidzia, pomóż, jeżeli tylko cię oczywiście trener Rombel powoła. Cieszę się, że chciałbym jeszcze zobaczyć ciebie na boisku. 2 mecze ci zostało do 200, także jest blisko. Jeżeli chodzi o transfery, no to panowie, strona klubowa, ja nic nie mogę więcej powiedzieć, bo też nie mogę. Ja ci ułatwię, jakbyś sprzedał tego Malczewskiego, co masz na ścianie za swoimi plecami, to tak ze 3 miliony złotych jest wart, to od razu możesz tam 2 zawodników albo 3 do Wisły. Ale mam też za sobą dyplomy dzieci, bo wiesz, jeden już zaczął grać w piłkę nożną, drugi w ręczną, także... Są tam różne dyplomy, wiszą o dzieciaku. Jeżeli chodzi o transfery, jak ty, mój drogi, odbierasz transfer Kacpra Adamskiego? Czy ty się cieszysz, że przychodzi chłopak, który jest reprezentantem Polski i wielu chciałoby, żeby docelowo był twoim następcą w kadrze? Czy myślisz sobie, o, będzie rywal do gry? No, ja zawsze lubię rywalizację i mi to nie przeszkadza. Właśnie po meczu, w ostatniej kolejce w Kaliszu byłem, po meczu w szatni u chłopaków, porozmawiałem sobie z nimi, pogratulowałem Kasprowi kontraktu, ale powiedziałem, ja może jestem doświadczony, ale tak ma to mnie nie wygryzie. Będziesz musiał zapracować na swoje minuty w drużynie. To oczywiście tak pół żartem, pół serio. Znaczy Adamski się dzisiaj załamał, bo jeszcze jak usłyszał, że możesz grać w kadrze, to go z dwóch stron Jurecki zaatakował, nie spodziewał się tego. Ale wiadomo, są wzmocnienia, są zmiany i tyle. Adam, jesteś z nami cały czas, mam nadzieję, że tak. Jestem. Powiedz, czy twoim zdaniem na przestrzeni ostatnich miesięcy, może nie wiem, 2 sezonów, ta różnica pomiędzy Wisłą Płock a Vive Kielce zmalała? Jeżeli tak, to dlaczego? I czy czujecie wy w Płocku gdzieś oddech na plecach z Puław, czy niekoniecznie? Czy macie taką świadomość, że wy ciągle jesteście, nie wiem, o półkę wyżej od Azotów i się ich w kontekście przyszłego sezonu nie boicie? My oczywiście szanujemy każdego rywala, jak ten sezon pokazał. Po ciężkim boju wygraliśmy w Płocku z Azotami Puławy tylko jedną bramką, także niedługo w marcu będziemy mieli rewanż i na pewno i Michał z swoją drużyną będzie się szykował, ale także my się szykujemy na ten mecz, bo też chcę mu zawsze w każdym meczu udowadniać swoją wyższość. Oczywiście Puławy moim zdaniem zbliżają się do nas z sezonu na sezon coraz bliżej. Jeżeli chodzi o Kielce, no to podobny mecz, tak jak my z Puławami jedną bramką wygraliśmy, w Kielcach przegraliśmy jedną bramką, więc no, jeżeli nie przegramy do końca tej rundy żadnego meczu, będziemy mieli mecz o wszystko w Płocku, co dawno tego nie było, więc myślę, że będziemy chcieli z meczu na mecz polskiej lidze wygrywać, żeby doprowadzić do tego meczu. Okej, a czy moglibyśmy teraz pokazać na grafice, może Adam zadrży ze stresu, jak to zobaczy, potencjalny skład, tę pierwszą siódemkę Azotów Puławy na sezon 2022-2023. Jarosiewicz, Burzak, Korniew, Kowalczyk, Żywkowicz, Zembrzycki, no i na półlewym pozwoliłem sobie umieścić takiego dwugłowego potwora, Adamski, Jurecki, bo tutaj powiedzmy, że oni się będą ze sobą zmieniać. Czy to jest zestawienie, które robi na dyrektorze Wisły Płock wrażenie, czy niekoniecznie? Szanujemy każdego przeciwnika. O Jezu Chryste, niech z tego Ty już tutaj, ty nie startujesz na ambasadora Polski w jakimś kraju zagranicznym. Powiedz mi, czy mają mocny skład, czy do dupy, moim zdaniem. Mają mocny skład i w tym sezonie oczywiście te zmiany, które tutaj, jak widzę, pokazujecie, najważniejsze moim zdaniem dla nich też będzie, jeżeli będą występować, żeby występowali w europejskich pucharach, żeby ci zawodnicy się ogrywali i na pewno to też dałoby im kopa do walki z nami. Dopiero jeszcze nie skończyliśmy tego sezonu, więc nie ma co mówić o przyszłym sezonie. Zobaczymy, jak się potoczą rozgrywki w kolejnym sezonie. A ty jak ten skład widzisz? Jak tę grafikę pokazaliśmy? No to też jeszcze, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, dodajmy, że to są na razie zawodnicy, którzy kontrakt w Puławach mają. Dokładnie, bo jest wielu zawodników, którzy... Gdzie mogę tam lekko zdradzić, że właśnie trwają negocjacje, więc pewnie w przeciągu, nie wiem... Czyli Wadim Bogdanow, czyli... Rafał Przybylski, Aleksander Baczko. Kto tam ten skład jest? Może być po prostu mocniejszy jeszcze. Jest jeszcze Dawid Fedeńczak, którego na grafice nie... Ale nie, Dawid Fedeńczak ma kontrakt. Tak, ale nie umieściliśmy go na grafice jako zawodnika, który ma kontrakt. Więc jeszcze spokojnie, ten zespół się jeszcze jakoś tam... Dopiero jest w budowie i zobaczymy, tak jak powiedział Adam, na razie skupmy się na tym sezonie, bo jeszcze jest dużo kolejek do końca, jeszcze można dużo wygrać, dużo przegrać, a dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. No po tym meczu w Płocku to chyba taki niedosyt będzie u was, znaczy był u was duży niedosyt, myślę, bo tam była, nazwijmy to, zakończyło się troszeczkę kontrowersyjnie, a przynajmniej tak się wydawało, że kontrowersyjnie, bo wyrzuciliście bramkę na remis, która nie została koniec końców uznana prawidłowo, więc bardzo blisko byliście, żeby wreszcie Wisłę złamać. Akurat ja rzucałem, rzuciłem. Czasami tak bywa, że czasami sędzia coś zauważy, czasami czegoś nie zauważy. Specyfika dyscypliny. Tak. Co historia pamięta. Tak, dokładnie. No właśnie, do tego bije, tak? Więc tu karma wróciła, można powiedzieć. Karma wróciła. Więc na pewno, tak jak powiedział Adam, my również każdego przeciwnika szanujemy, skupiamy się na sobie. Na pewno również będziemy, najpierw jeszcze czeka nas bój w Kielcach, przed tą przerwą na reprezentację, a od razu po reprezentacji mamy mecz u siebie w domu z Płockiem. I wiadomo, pokazaliśmy w tym pierwszym półroczu, że potrafimy nawiązać walkę, że możemy toczyć wyrównaną walkę. Niestety gra była lepsza niż na przykład w tamtym sezonie, ale punktów nie ma. Tak? Czasami lepiej brzydko grać, męczyć się, ale te punkty mieć na koncie, niż grać ładnie, a przegrać mecz. Ale potrafisz sobie wyobrazić, że w przyszłym sezonie przy tych wzmocnieniach wy się do Wisły jeszcze bardziej zbliżycie? No też nie wiemy, jak Wisła się wzmocni, bo Adam niestety nie chce zdradzić. Wszyscy Adama ciągną za język. Adam, jakbyśmy teraz pokazali grafikę z tymi, którzy odchodzą z PGNiG Superligi, bo tutaj również będą gracze płockiej Wisły, nie tylko wspomniany przeze mnie wcześniej Adam Morawski, ale chociażby Zoltan Sita. Na jakich pozycjach w tym momencie wy penetrujecie najbardziej rynek? Gdzie byście chcieli się skupić, jeżeli chodzi o te transfery? I ilu kontraktów podpisanych zawodników ewentualnie mogą się kibice w Płocku spodziewać na ten przyszły sezon? To bardziej jeszcze dwóch, trzech ludzi szukacie, więcej, mniej? Ja już jakby widzę, że nie wydobędziemy z ciebie nazwisk, ale żebyś chociaż powiedział właśnie jakie pozycje i ilu zawodników mniej więcej. Tak, dojdzie na pewno do Wisły Płock jeden rozgrywający, dojdzie do Wisły Płock kołowy. I oczywiście rozmawiamy z Mikołajem Czaplińskim i Komarzewskim o przedłużeniu kontraktów, także na tych pozycjach jeszcze dwa transfery będą, plus oczywiście młodzi zawodnicy, bo też podpisujemy z młodymi zawodnikami, bo jeżeli wejdą przepisy te, które mają wejść o młodzieżowcu, no to szukamy też takich młodzieżowców, ale oczywiście też dajemy młodym ludziom szansę grania w Wiśle Płock. A czy jeżeli jest takie dwie rzeczy się spełnia, takie dwa warunki, młody rozgrywający, znaczy rozgrywający i młodzieżowiec, to tutaj pojawia się nazwisko będące koszmarem dla wszystkich fanów na przykład piłki ręcznej w Niemczech, bo oni by go nie wymówili. Jędraszczyk? Czy może niekoniecznie? Bo wiemy, że Vive tam się zadeklarował na Twitterze, Bertus Servas, że już dzwonił. Czy ty już dzwoniłeś, czy nie dzwoniłeś? Michał powiedział, że odnośnie Azotów Pomidor. Więc... Michał powiedział odnośnie Azotów Pomidor, więc być może tutaj zobaczę, do mnie go ostatnio pisał SMS, nie tylko żona, kochanie, masz seksowny głos. Nie, także nie, jednak to tylko żona. Znaczy masz żona, ale nie Piotr Jędraszczyk. Nie, Kapek, nie dokończysz dzisiaj. Nie, akurat jeżeli, powiem szczerze, nie rozmawialiśmy z Jędraszczykiem, bo to już te pytanie pada. Wiedziałem, że dzisiaj ono padnie u was też na antenie. Mamy zakontraktowanego środkowego już od kilku miesięcy, więc no mamy budżet jaki mamy, nie możemy też wychodzić i mieć iluś zawodników na tej pozycji, więc no nie rozmawialiśmy. No dobrze, to wszystko wiemy. Co jeszcze? Mamy jakieś pytania do Adama odnośnie transferów Vive? Może? Jakichś? Odnośnie transferu Vive nie, ale ja bym w sumie chciał zapytać odnośnie wypożyczeń, bo też mówi się o tym, że może właśnie Mikołaj Czapliński odejść i może troszeczkę w kontekście też zarządzania składem przez trenera Sabatę, bo to jest temat, który się w ostatnim czasie regularnie pojawia wśród kibiców, bo kilku zawodników odchodzi z zespołu, choćby Admir Ahmetašević, i teraz przychodzi do meczów w europejskich pucharach i to Bośniak gra w meczach, a nie Krystian Witkowski, którego będziecie mieli w przyszłym sezonie w swoich szeregach, który jest teraz w zespole i nie stawiacie na tego zawodnika. Czy ty, Adam, z trenerem Sabatę mieliście jakieś takie dyskusje właśnie odnośnie tego zarządzania składem? Bo w ostatnich latach ta liczba zawodników, którzy przyszli do Płocka i siedzą na ławce, była bardzo, bardzo duża. Tak jak powiedziałeś, my rozmawiamy po każdym meczu. Jeżeli chodzi tutaj o bramkarzy, no to wiadomo, że tutaj główny głos ma Marcin Wichary, który na co dzień z nimi współpracuje. Oczywiście trener Sabatę. Oni ustalają, widzą, kto w danym czasie, w danym tygodniu z bramkarzy prezentuje się lepiej. Wiadomo, że teraz znowiliśmy rozgrywki. Admir Ahmetašević dobrze zaprezentował się z Wybrzeżem Gdańsk. Adam Morawski miał ten początek taki słaby. Wiadomo, że on po tej reprezentacji miał długą przerwę, miał COVID-a, nie grał w mistrzostwach, więc dostał tą szansę też grania teraz we wczorajszym meczu. No i dlatego też Admir pojawił się w bramce. Tak jak powiedziałeś, oni we dwóch odchodzą. Mamy Witkowskiego, który też swoje szanse już pod koniec zeszłego roku dostawał. I na pewno dostanie te szanse, no bo musimy jego budować jakby postać, żeby mieć gotowego bramkarza na następny sezon. Aczkolwiek ten sezon trwa, no i nie możemy też Admira sobie odstawić na boczny tor, bo on też przyszedł do Płocka tutaj pokazać, co potrafi. Więc na pewno tutaj duża rola jest Marcina Wicharego i trenera Sabatę. Oni wiedzą, kto jak w danym tygodniu broni i oni będą na dany mecz wystawiać danego zawodnika. Dziękujemy bardzo serdecznie za te minuty, które nam poświęciłeś. Najbardziej się cieszymy, że też dołączasz się do klubu ludzi, którzy mają ochotę, żeby Michał Jurecki dobił do 200 meczów w reprezentacji Polski. Adam Wiśniewski, dyrektor Wisły Płock, człowiek, który jest zawsze takim, powiedziałbym, taką inspiracją dla wielu podczas rozmów sportowych, bo przecież zerwał 3 razy więzadło w jednym kolanie, nie grał przez ponad 2 lata. Wielu mówiło, to już koniec kariery, a on nie dość, że wrócił, to jeszcze wrócił do reprezentacji i grał przez lata na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy ci, Adam, bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Prosiłbym o grafiki z wynikami PGNiG Superligi Pań, bo chcielibyśmy sobie jeszcze podsumować to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Start Elbląg 26, Zagłębie Lubin 32, Korona Kielce przegrywa u siebie z KPR gminą Kobierzyce, Piotrkowia, Piotrków Trybunalski gorsza od Eurobudu, JKS Jarosław, Fanflor, Perła Lublin wygrywa zdecydowanie z Młynami Stoisław Koszalin. Czy mamy tabelę pań, czy nie mamy? Wiem, że jednej tabeli nie mamy, chyba pań mamy z tego, co kojarzę. To wspaniale, widzimy, że lublinianki na czele, ale to jest bardzo zacięta walka o Mistrzostwo Polski z obrończyniami tytułu z Lubina. Pokażmy jeszcze to, co nas czeka. Za chwilkę sobie potypujemy z Michałem również potencjalne mecze. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o panie, no to piątek i to spotkanie, które gdzieś cały czas wam tutaj zapowiadaliśmy. Też chciałbym, żebyśmy zobaczyli wyniki panów i to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Oglądałem spotkanie Energii Kalisz z Azotami Puławy. Trochę was męczyli w pierwszej połowie, postawili twarde warunki, ale w końcu w drugiej połowie, Michał, udało się ich złamać. Nie każdy mecz jest taki, że od początku się wygrywa łatwo i przyjemnie. My dobrze o tym wiemy, więc musimy być skoncentrowani i czasami tak bywa, że do połowy, może nie to, że się męczymy, ale po prostu gramy jak równy z równym w rolach głównych bramkarze w jednej, drugiej ekipie. W drugiej połowie już dużo lepsza nasza gra, zwłaszcza na początku w obronie, co pozwoliło nam na odskoczy na kilka bramek i powoli ją powiększać. I wydaje mi się, taki spokój też prowadził potem w naszej grze. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas, bardzo cenne, ważne, też na pewno w jakimś sprawie rewanż za mecz w pierwszej rundzie. Wiemy, no właśnie, bo trener Lis nawet nie ukrywał, że wy byliście tak bardzo bojowo nastawieni, no bo tamten mecz, umówmy się, chwały wam nie przyniósł. Dokładnie, no niestety, taki jest sport, niespodzianki mają miejsce, tak to było w drugiej kolejce. Teraz, tak jak powiedział trener Lis, rewanż się udał. Jak powiedziałem, bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Widzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, bo przecież drużyna z Kalisza w poprzedniej rundzie wygrała z Górnikiem Zabrze, gdzie początek nie pokazywał na to, że będzie taki wynik. Na wyjeździe zawsze bardzo ciężko się gra, więc musimy być skoncentrowani podwójnie. Dobrze, moi drodzy, chcielibyśmy pobawić się tutaj w przewidywanie wyników. Michał mówił, że lubi typować. Ja wchodzę na aplikację Superligi, którą polecam wam też bardzo serdecznie. Zaraz będzie do niej odnośnik i będzie można tę aplikację sobie zobaczyć. Możecie ją oczywiście ściągnąć gdzieś na swoje telefony, obojętnie czy to jest Android, czy to jest gdzieś tam Apple, to jest to możliwe i do tego zachęcamy. Wchodzimy w aplikację, mamy tam coś, co nazywa się Game Predictor i możemy sobie typować. Jeżeli chodzi o mecz gminy Kobierzyce, KPR gminy Kobierzyce, MKS Fanflor Perła Lublin, ja tutaj stawiam mimo wszystko na wygraną zespołu gości, chociaż ostatnio Piotrkowia pokazała, że można gdzieś sensację sprawić, bo wygrała przecież na parkiecie Lubinianek. To prawda, ale myślę, że w tym momencie lublinianki są w takim gazie, co pokazał mecz z Koszalinem, że Kobierzycom może być ciężko, mimo że grają u siebie, mimo że ten jakiś patent, tak to nazwijmy, w ostatnim czasie na drużynę z Lublina miały w meczach domowych. No cóż, szykuje się zacięty mecz i miejmy nadzieję, że tak będzie. Piotrkowia, Start Elbląg. Tutaj wydaje się, że piotrkowianki chcą znowu wrócić na odpowiednie tory, bo one przegrały ostatnio niespodziewanie u siebie. Widzieliśmy zresztą skrót tego spotkania i wydaje się, że one będą faworytkami. Eurobud Jarosław kontra Młyny Koszalin. Tutaj, Maćku, w jednym zdaniu, co się może wydarzyć? No, faworytem są gospodynie, tym bardziej po niedawnej porażce. Jeżeli jeszcze chcą liczyć się w walce o medale, to nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów. No a Koszalin po ostatnich problemach kadrowych, no chyba troszeczkę słabsza dyspozycja w ostatnim czasie. To poprosimy jeszcze o terminarz panów, o to, co nas czeka w najbliższy weekend w PGNiG Superlidze Mężczyzn. I tutaj prosiłbym naszego eksperta Michała Jureckiego, MMTS Kwidzyn, Gwardia Opole. Gospodarze, zwycięstwo gospodarzy pokazali się z dobrej strony w Szczecinie. Bardzo wysokie zwycięstwo. Nie spodziewałem się aż takiej Dominacji. Dominacji, dokładnie. Wiadomo, w tym meczu, wiadomo, każdy mógł wygrać, tak? Bo to gdzieś tam, wiadomo, drużyny zbliżone do siebie, ale rozmiar porażki pokazuje, jakby można powiedzieć, formę drużyny z Kwidzyna, a Opole no, niestety ma swoje problemy kadrowe, więc tutaj będzie na pewno mecz bardzo ciekawy, będę oglądał. Na ratunek Mangowski, ale dopiero w przyszłym sezonie. Tak, Handball, Stal Mielec, Orlen, Wisła Płock, to rozumiem, że... No to niestety... niestety. Nie mógł się powstrzymać. Ładne... Ale jak go to woli, że tak musi powiedzieć. Nie. Chodzi o to, że wiadomo, tutaj ja z trenerem Rafałem Glińskim mam bardzo dobre relacje. Również razem wędkujemy. Pozdrawiam Rafała. Kibicuję mu, wiadomo, na pewno ja w tej roli trenera, ale niestety, no przeciwnik bardzo mocny. Łomża, Vive Kielce, Górnik Zabrze, który ostatnio oberwał po głowie od Chrobrego Głogów, w którym twój serdeczny druh jest trenerem, ale który też ma sporo problemów kadrowych. No tutaj chyba też ciężko uwierzyć w to, że się Zabrzanie postawią. Dokładnie, no niestety. Azoty Puławy, Zagłębie Lubin. No to też... Ciężko uwierzyć w to, że Lubinianie się postawią, rozumiem. Ale Zagłębie wygrało w zeszłym sezonie. Dokładnie, wygrali u nas, dlatego... Pucharze Polski to chyba było. Na pewno musimy mieć ten mecz w pamięci, bo... Ty nie dostałeś w tym meczu przypadkiem czerwonej kartki, tak jest. Tak, wszystko to pamiętasz. Niestety przegraliśmy, więc trzeba mieć ten mecz na uwadze, że wiadomo, nie ma pewnych wygranych, po prostu trzeba wyjść na boisku, zrobić ciężką pracę, wykonać i tyle. Chrobry Głogów, Energa, MKS Kalisz. Przypomnę, Game Predictor, aplikacja PGNiG Superligi. Tam możecie typować, tam możecie zatwierdzać wyniki, co tutaj się może wydarzyć. Chrobry naładowany po tej wygranej w Zabrzu. To będą karne. Karne? Tak, ja obstawiam remis. No bardzo zbliżone do siebie drużyny w ostatnim czasie potencjałem. Torus, Wybrzeże Gdańsk, Sandraspa, Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin u siebie bez choćby jednej wygranej. Czerwona latarnia tabeli, zupełnie inaczej sobie radzą niż Pogoń Szczecin piłkarska, która może być mistrzem Polski. Gdańszczanie na luzie, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że Gdańszczanie lekkim faworytem, bo grają w domu, tak? Choć teraz wiadomo, po tej porażce Szczecin może być naładowany, zły i będą chcieli na pewno pokazać się z lepszej strony. Na pewno... Spodziewam się ciekawego widowiska. Azoty, Unia Tarnów, Piotrkowianin, Piotrków Trybunalski, drużyna brata, słucham. Brat. Nie mogło być inaczej. Tak. Czytaj czat Gapiński. O Jezu Chryste, tutaj jakie pretensje do mnie. Michał Jurecki może być Raulem Entreriosem, jak wróci do kadry. Ale żebyś się nie poczuł... Ciekawe porównanie. Ale żebyś się nie poczuł za dobrze. Michał już zrobił wiele dla reprezentacji, dla jego zdrowia lepiej bez reprezentacji. Ale żebym ja się nie poczuł za dobrze. Wydaje mi się, że Gapiński w szkole był takim tyranem, który dręczy słabsze dzieci. Umie pocisnąć gościom. Ja już nie wiem, czy to komplement, czy nie komplement. Spuczkę robiłeś? Nie, właśnie ja byłem taki, to raczej mnie gnębili, spójrz na mnie. No właśnie, to prędzej przecież, zdecydowanie. Na koniec już powoli naszego programu, Michał, ja bym chciał ciebie zapytać, bo ty jednak w tej Superlidze grałeś na przestrzeni kilku sportowych niemalże pokoleń. Pamiętamy Chrobrego Głogów i czasy, kiedy ta drużyna walczyła o medale Mistrzostw Polski. Ta liga idzie w dobrym kierunku? Myślisz, że się odradza, że będzie za 2-3 lata coraz mocniejsza i że ta rywalizacja pomiędzy Wisłą a Vive, wami a Wisłą, być może Górnik, który doszosuje, być może Wybrzeże w końcu znajdzie sponsorów, sprawi, że będzie fajnie za parę lat? Fajniej? Na pewno wszyscy byśmy sobie tego życzyli, że jeśli dochodzi o realizację o złoto, gra toczy się nie tylko między dwoma, trzema, nawet czteroma, pięcioma drużynami. Pamiętam, jak ja wchodziłem do Głogowa, to tak właśnie było. Taka była czołówka 5-4 drużyny, które walczyły o te podium, tak? I nie było pewne. No jak my byliśmy dziećmi, bo jesteśmy prawie z tego samego rocznika, to Warszawianka, Wybrzeże Gdańsk, Śląsk Wrocław, Iskra Kielce, Petrochemia Płock i właściwie każdy mógł wygrać z każdym często. Dokładnie, to była ciekawa liga. Miejmy nadzieję, że na przestrzeni kolejnych lat będzie bliżej do tego, o czym ty wspomniałeś. Na pewno jest bardzo ciekawa liga z tego względu, że jak pokazują wyniki, może nie to, że jest dużo niespodzianek, ale praktycznie no, oprócz Kielc, Płock, no i gdzieś tam też bym usytuował drużynę z Puław i inne drużyny, każdy może wygrać, tak że powiem. Tak, bardzo dużo meczów w tym sezonie jest, gdzie kończą się jedną bramką, rzutami karnymi, czy dwoma, trzema trafieniami. To dokładnie. Co tak naprawdę nas bardzo cieszy, no bo to się po prostu zawsze lepiej ogląda, nie ma nic gorszego niż mecz w piłce ręcznej. Pamiętam, jak Barcelona Kamila Sypszaka komentowałem w Sportklubie i po 10-12 minutach było 11-3, 12-2. No i taki mecz ani oglądać, ani komentować, bo już jest wszystko pozamiatane. Tak jak Maciek mówisz, im więcej takich spotkań, gdzie są toczone na ostrzu noża, im bardziej naciskamy liderów, tym po prostu jest lepiej. A czy ty po tych 2 latach kontraktu, jak się skończy i będziesz pięknym 40-letnim, to już też jesteś pewien, że koniec? Czy na przykład pójdziesz w Mariusza Jurasika ślad lub też bardziej teraźniejsze Artura Boruca i tam do 42 roku jeszcze nie wyklucza? Nie wiem. Ciężko jest. Możemy wrócić do tej rozmowy za 2 lata, dokładnie za 2 lata, bo wtedy będzie do końca kontraktu 3-4 miesiące i wtedy będziemy rozmawiać. Reżyserka mnie pyta, bo Damian Kostrzewa, wasz kolega, tak, piłkarz ręczny, poszedł w MMA. Co prawda, jak widziałem jego walki, to chyba nie będzie kontraktu w UFC. Natomiast czy ty byś nie poszedł jak on albo Szymon Kołecki, bo jesteś silny? Nie, jakoś tam się nie widzę. A, bo to ja Iwona mnie pyta, z kim byś zawalczył. Z kim byś zawalczył? Znaczy... Damian Kostrzewa nie wydaje się powiem szczerze, że w polskiej lidze znalazłoby się paru zawodników, z którymi z chęcią z piłki ręcznej. Znalazłoby się z którym z chęcią bym chciał ich zobaczyć, spotkać ich w oktagonie, tak? Dobrze. Tak, ale to jakieś zatargi są, czy tak po prostu? Tak, nazwiska, kogo spotkać chciałbyś w oktagonie to... Dokładnie, no, nie każdy musi się lubić, nie każdy musi się sympatię mieć. Niektórych się szanuje mniej, niektórych więcej. Tak to bywa w sporcie i dobrze o tym wszyscy wiemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Na koniec mogę kogoś pozdrowić? Jasne. Zawsze pozdrawiam moją żonę i moje córeczki. Dzisiaj robię wyjątek, chciałem pozdrowić mojego najlepszego przyjaciela od dzieciństwa, Igora Rudawskiego, któremu się urodził drugi syn w sobotę, Borys. Pozdrawiam was. Pozdrawiam całą rodzinę Rudawskich. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To był drugi odcinek programu Super Zręczni. Naszym gościem miłośnik wędkarstwa, długowieczny, lewy rozgrywający, były i być może przyszły reprezentant Polski, Michał Jurecki. Dziękujemy, Michał, za to, że przyjechałeś z Puław. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było naprawdę bardzo miło, sympatycznie. Nam też było bardzo miło. Maciek Wojs, który dzisiaj był moim współprowadzącym, już czato krzyknął, że ty jesteś ten merytoryczny, ja jestem ten błazen. Jak była Iwona, to też tak bardziej ona była, wtedy była, no wiadomo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dziękujemy, Maciek, za to, że byłeś z nami. Dzięki bardzo. Za 2 tygodnie widzimy się z Iwoną Niedźwiedź. Będzie też chyba jeszcze jedna kobieta, więc panie będą w większości. Zobaczymy, czy uda nam się zaprosić tę gościnię, którą chcemy zaprosić. Jeżeli tak, to będzie naprawdę bardzo ciekawie. Kamil Kapiński, dziękuję serdecznie. To był program Super Zręczni. Do widzenia, do usłyszenia.